Cześć, witajcie. Dziś będzie o kosiarce marki Einhell. Einhell niegdyś był firmą niemiecką, teraz obecnie to typowo chiński produkt. Tak jak można to znaleźć, tą informację właśnie na tabliczce znamionowej, w tym oto tutaj miejscu. Konkretnie, jeśli chodzi o model, jest to model GCPM462SHWE, zatem bardzo skomplikowana nazwa. Pozostałe informacje, jakie można rozczytać z tabliczki znamionowej, to oczywiście 4-takt motor, 4-osobowy silnik, moc 1,9 kW, 139 cm sześciennych i waga 34,6 kg. Prezentowany egzemplarz jest z grudnia 2015 roku. Tak jak widać, kosiarka z metalową obudową, 46 cm szerokości koszenia, kosiarka trzyfunkcyjna. Zbieranie trawy do kosza, wyrzut tej trawy do tyłu lub po zastosowaniu wkładki mulczującej, której niestety nie mam, jest możliwość koszenia w funkcji mulczowania trawy. Z rzeczy, które kosiarka posiada, z takich większych bajerów, że tak to nazwę, no to jest elektryczny rozrusznik silnika. Kosiarkę można odpalać nie tylko poprzez pociągnięcie za sznurek, ale również można ją odpalić poprzez przekręcenie kluczyka. Teraz to nie działa, ponieważ trzeba do tego trzymać jeszcze hamulec bezpieczeństwa. Wyposażenia jest sporo, chociaż poza elektrycznym rozrusznikiem nic tutaj nie wychodzi ponad normę. Są tutaj takie standardowe rzeczy jak centralna regulacja wysokości koszenia, zatem wszystkie koła podnosimy jedną rączką. Jest oczywiście wspomaganie sprężyną, dzięki czemu to wszystko podnosi się nieco lżej, ale i tak jest dość ciężka, bo w innych producentach taką kosiarkę podnosi się nieco lżej. Jest 3-stopniowa regulacja wysokości rączek, tutaj w tym miejscu będzie to widać. Najprostsza z możliwych, czyli jeśli tą śrubę przykręcimy w innym miejscu, to rączki będą znajdowały się wyżej lub niżej. Obecnie są w najwyższej pozycji. Oczywiście w tej kosiarce znajdują się duże tylne koła, napęd na tylną oś, w tym wypadku tylko jednostopniowy. Kosz jest tutaj materiałowy i ma pojemność 70 litrów. W tej kosiarce ma taką przesłonę, taki wskaźnik napełnienia. Jeśli, tak jak tutaj widać na zdjęciu, ta przesłona podniesie się tak do góry, co sygnalizuje, że jest przepływ powietrza, wyrzut jest niezatkany, zatem kosz jest jeszcze nienapełniony. Jeśli ona się tak tutaj pofaluje, jak było tutaj na tym obrazku, opadnie, no to znaczy, że kosz jest napełniony, bo już to powietrze do kosza nie wpada, kosz jest po prostu pełny. No i ostatnia kwestia, silnik. Silnik o pojemności 139 cm sześciennych, moc 1,9 kW, oczywiście według nowych norm badania mocy. Według starszych norm badania mocy silnik ten miał moc około 4,5 konia mechanicznego i taka często wartość jest wciąż podawana przy sprzedaży takiej kosiarki nowej. Oczywiście ze względu na to, że lepiej na papierze wygląda, jeśli kosiarka ma 4,5 konia mocy, niż niecałe 3 konie mechaniczne. Jednostka w tym modelu to nie silnik Einhell, jak mogłaby sugerować ta górna naklejka. Jest tutaj tak naprawdę silnik chiński, który najczęściej można spotkać w kosiarkach NAK, Texas. Jest to model, o którym ja mam filmik i który określiłem mianem NAK T475. Można ten silnik rozpoznać po charakterystycznym froncie, po charakterystycznym tłumiku, który tutaj jest ukryty pod nieco zmodyfikowaną osłoną. Ja ogólnie mam dość dobrą opinię o tym silniku. Jest to silnik z żeliwną tuleją cylindra, więc nieco solidniejszy, z ciężkim kołem zamachowym, z łożyskowanym wałem. Całkiem solidna jednostka, jak do chińskiej kosiarki. Nadaje się idealnie, nie ma z nią jakichś problemów. No, została tutaj na potrzeby Einhella nieco zmodyfikowana. Jest tutaj oczywiście nieco większy zbiornik paliwa. W kosiarkach NAK zazwyczaj wlew jest tutaj i mieści się zbiornik tylko pod tą pokrywą, a tutaj zbiornik został powiększony o tą część, co sprawiło, że ma on pojemność prawie 1,5 litra pojemności, że tutaj tyle wchodzi benzyny, oczywiście czystej, gdyż jest to 4-osobowy silnik. Zatem całkiem sporo, choć moim zdaniem to taki niepotrzebny dodatek. Litrowa pojemność i tak sprawia, że możemy kosić taką kosiarką bardzo, bardzo długo. Kosiarka ta posiada elektryczny rozrusznik w tym miejscu. Co ciekawe, jak robiłem test o silniku NAK T475, czyli o tym samym silniku, to powiedziałem, że te silniki raczej nie występują z elektrycznym rozrusznikiem, a tutaj mamy przykład, że jednak takie modele się zdarzają. No i został tu zastosowany nieco inny filtr powietrza ze względu na to, że producent Einhell zrezygnował z manualnego ssania na rzecz ręcznej pompki. No nie wiem, czy słusznie, ale tak chcieli zrobić. No i przez to, z tego co niektórzy pamiętają, w silnikach NAK, Texas filtry są papierowe, więc troszeczkę lepsze. Tutaj niestety ze względu na zmianę obudowy filtra został zastosowany filtr bardzo, bardzo malutki, bardzo słabej jakości. No i z pewnością ciężej go będzie zakupić w naszym kraju, bo jeśli wpiszemy filtr NAK, filtr Texas, to nawet na najbardziej znanym serwisie Allegro aukcji jest od groma z tym filtrem, ale jak już piszemy filtr Einhell, to nie dość, że cena będzie troszeczkę wyższa, bo mniej będzie w ogóle dostępnych tych filtrów, przez co będzie ta cena mniej konkurencyjna, no i będzie ten filtr droższy i ciężej dostępny. Z danych technicznych to tyle. Zanim przejdę do wad i zalet, to chciałbym tą kosiarkę tak podsumować w jednym zdaniu, bo ja zazwyczaj się rozgaduję o wadach i zaletach, a tak na wstępie chciałbym powiedzieć takie jedno treściwe zdanie, które odda cały sens tej kosiarki. Otóż taką kosiarkę można zakupić za około 1200
200-1300 zł. I to jest kosiarka rozsądnie wyceniona. To nie jest tak, że tutaj jest okazja, że ktoś, o po co ja mam płacić za taką samą kosiarkę Vikinga, dajmy na to 2,5 tysiąca, czy za taką kosiarkę Stigi 2000, czy za kosiarkę Husqvarny. Tu kosiarka jest warta 1200 zł. Ma co prawda spore wyposażenie, ale ogólnie jej trwałość, jej takie elementy wykonania są właśnie warte tego 1200 zł. Tu nie otrzymujemy tak naprawdę nic ponad to, żeby się po prostu ktoś nie spodziewał, że on wyrywał okazję i kupił porządny sprzęt za połowę wartości. Bo tak jak zewnętrznie jest to dość atrakcyjna kosiarka, tak to oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli przyjrzymy się jej bardziej z bliska, naszym oczom ukaże się masę takich elementów, które są na przykład mniej trwałe. W tej kosiarce przede wszystkim starano się jak najbardziej obniżyć koszty produkcji. W tym celu, aby pokazać, na jakich rzeczach zostały obniżone te koszty produkcji, no to przechyliłem tę kosiarkę na bok. No i teraz można sobie zwrócić uwagę, na czym te koszty produkcji zostały pomniejszone. Proszę zwrócić uwagę, że kiedyś pokazywałem to na kosiarce już MTD. Obudowa tej kosiarki to jest blacha tak naprawdę tutaj dotąd i dotąd. Tak naprawdę główny ten element jest metalowy, ale wszelkie jakieś później kształtowanie tej blachy w okolicy tutaj napędu, w mocowaniu napędu, w kształcie wyrzutu jest znacznie droższe w produkcji niż wykonanie odlewu plastikowego. I dlatego producent Einhell całe mocowanie tylnego napędu, całe mocowanie tylnej klapy od wyrzutu, cała w ogóle osłona paska, to wszystko jest jeden wielki plastik. No i tak naprawdę można tutaj zwrócić uwagę, że w około 20% swojej powierzchni nóż pracuje tak jakby był w kosiarce plastikowej. Zatem jeśli ktoś decyduje się na zakup kosiarki z metalową obudową ze względu na to, że co jakiś czas zdarza mu się jakaś szyszka lub patyczek na działce, gdzieś tam wpadnie pod kosiarkę i lekko podzwoni, poobija się po tej obudowie i kieruje się tym, że chce trwalszą kosiarkę metalową, no to po przewróceniu jej na bok może się nieco zdziwić, ponieważ te elementy, którymi jest tutaj wykończony napęd, są bardzo słabej jakości. Proszę spojrzeć, jak to się wszystko wygina. To jest bardzo, bardzo cieniutki plastik, bardzo delikatny. No i jeden kamyczek w tym miejscu, cyk, i już jest to takie potężne wyłamanie. Jeden kamyczek w tym miejscu, no i już kosiarka nie zbiera trawy do kosza tak jak trzeba, ponieważ cała trawa zamiast być kierowana tu, to zacznie być kierowana tu, sypać się pod kosz i wtedy taka kosiarka nie będzie już dobrze zbierać trawy. Ona ma zaledwie rok. Tak jak widzę, tutaj nikt nie kosił jakichś kamieni. Można to przede wszystkim zaobserwować po nożu, który co prawda był zaostrzony, ale nie jest tutaj wystrzelbiony, ale tak jak widać, i tak gdzieś w jednym miejscu uderzył jakiś kamyczek i ta bardzo cieniutka osłona napędu już jest w tym miejscu uszkodzona. Cała masa materiałów, w tym nawet materiały użyte do produkcji noża, są z takiego mniej utwardzanej stali. O, tak bym to nazwał. Nóż bardzo znacznie łatwiej wyszczerbić, jego trzeba znacznie częściej ostrzyć. Noże w kosiarkach Viking czy Husqvarny są z twardszej stali. One są naostrzone dłużej, zachowują swoją ostrość, dłużej się zużywają. To samo tyczy się na przykład zębatek w napędzie. Te w Vikingu są tak hartowane, że mało kiedy zdarzy się tak, żeby je po prostu wytrzeć, czy miejsce pracy zapadki, czy miejsce samych zębów. Tu w tych kosiarkach niestety trwałość takich zębatek to około 3 lat, po czym one zaczynają już powoli przeskakiwać. Potrafią się wytrzeć nawet same tryby i to również przy kontakcie z plastikiem, niekoniecznie przy kontakcie z metalowymi zębatkami, których tutaj i tak na kole się nie stosuje. Zatem to wszystko jest ze znacznie słabszych materiałów. No i oczywiście tutaj dla wzrokowców, niektórzy tutaj zwrócą uwagę, proszę spojrzeć, jak kiepsko jest zamontowana przednia oś. Bardzo tania, cieniutka blaszka z taką lichutką plastikową tulejką, która po pewnym czasie pracy po prostu stąd wypadnie. Przednia oś dostanie luzu i to wszystko tutaj wypadnie. Koła, choć wyglądają na masywne, z takimi efektownymi ala aluminiowymi kołpaczkami, tak naprawdę nie kryją nawet łożysk. Po ich zakręceniu, no tutaj akurat są w pozycji sprzyjającej temu, że one fajnie się obracają, ale jeśli przewrócę kosiarkę normalnie na koła, uniosę ją lekko do góry, tu już można zaobserwować, że nie ma tutaj łożysk w tej kosiarce, uniosę ją lekko do góry, to teraz przy zakręceniu kołem wpada ono w taki charakterystyczny rezonans ze względu na brak łożysk i się zatrzymuje. Zatem to są właśnie takie szczegóły chińskich kosiarek. Zewnętrznie duże, masywne koła, pod spodem kryjące nawet brak metalowych łożysk. Masywny przód kosiarki, sugerujący taki ala zderzaczek, a tak naprawdę pod spodem kryje się bardzo słabe zamocowanie przedniej osi. Tak jak mówiłem, również cała tylna klapka jest zatopiona w plastikowym elemencie, wszystkie mocowania sprężyn. Tutaj wszystko, co widzimy, to sam plastik.
Najprostsze rozwiązania, sprężyna przykręcona po prostu wkręcikiem w tą plastikową obudowę. Jeśli tylko zerwie się gwint lub zerwą się te kiepskie wieszaki tutaj tylnej klapy, no to nawet nie ma za bardzo jak tego naprawić. A wymiana elementu, który zarazem jest mocowaniem napędu, regulacji wysokości tylnej klapy, z pewnością jest bardzo droga. Taki plastik kompletny, no nie dość, że nie kupi się tego w zamienniku, tylko w firmie Einhell, no to z pewnością będzie bardzo, bardzo drogi. Zatem największa wada kosiarki to jej wykonanie, które jest bardzo tanie i przede wszystkim trwałość. Można również zwrócić uwagę, że element, z którego jest wykonany kosz, mimo że to jest z daleka dość masywna siatka, no to z bliska jest to po prostu taka szmateczka, taka serwetka. Kosze, które są w kosiarkach Viking, te materiałowe, czy w kosiarkach Honda, są ze znacznie grubszego tego materiału, znacznie trwalszego. A w kosiarkach Honda już 10-12-letnich można zwrócić uwagę, że tamte kosze i tak się przedzierają, ponieważ no, taka kosiarka wykonuje troszeczkę pracy. Trochę tych koszy poprzez cały okres użytkowania kosiarki się wysypuje, no to jeśli taki kosz jest dużo, dużo delikatniejszy, no to już można sobie wyrobić opinię, że z pewnością one nie wytrzyma 10 lat bez przetarcia, tylko już około 5-4, no i wtedy się zużytkuje. Ukrytych tu jest mnóstwo takich smaczków. Na przykład, no jeśli komuś pęknie ta plastikowa osłona, trawa zacznie dostawać się na pasek, to bardzo szybko zużyje się po prostu zarówno sam pasek, jak i koła pasowe, w które napcha się trawa, no i bardzo szybko zostaniemy pozbawieni w kosiarce napędu. Te prowadzenia, które tutaj są często w piastach, ścinają się i to nie tylko w chińskich kosiarkach, ale no na przykład tacy producenci jak Stiga, Castel Garden, Husqvarna mają tak rozwiązane te skliny, że nawet jeśli się zetną, to na centralnej śrubie wciąż nóż jest tak ustawiony, zazwyczaj jest jakaś tulejka albo po prostu jest to zrobione na odpowiednią grubość śruby, że bez tych tulejek na upartego również da się kosić i nóż znajduje się w centralnej pozycji. Jednak producent Einhell i tacy producenci jak NAC Texas specjalnie robią to w ten sposób, że nóż jest typowo ustawiony dobrze tylko i wyłącznie na tych tulejkach. Jeśli już nam zabraknie tych tulejek, one się zetną, nie da się noża ustawić idealnie na środku, ponieważ śruba mocująca nóż jest lekko cięższa. Jeśli zaczniemy kosić bez tych prowadzeń, a tylko na środkowej śrubie, no to wtedy tutaj jest bardzo, bardzo duży luz, o może teraz to będzie widać. I jeśli przykręcimy tak nóż, całość ta nie będziemy po prostu mogli ustawić środka na tym nożu. Najczęściej ustawimy na którejś z pozycji, wtedy nóż będzie nieodpowiednio wyważony i cała kosiarka zacznie nam wpadać w drgania. Te tulejki, które są bardzo, bardzo delikatne, już w tej kosiarce są lekko nadszarpnięte. Naprawdę wystarczy jedna przeszkoda i te tulejki się ścinają, jesteśmy ich pozbawieni. Nie ustawimy odpowiednio noża na tym centralnym otworze, zacznie kosiarka wpadać w rezonans, po czym urwą się po prostu mocowania silnika, cała kosiarka zacznie się rozpadać, gdyż zacznie drżeć, dostaną wtedy popalić na przykład takie mocowania przedniej osi, no i w ciągu pół sezonu, w ciągu sezonu, ze względu na wibracje kosiarki, wykończymy ją całkowicie i będzie ona się nadawała do wyrzucenia. Identyczna pułapka z nożem jest oczywiście w kosiarkach NAC czy Texas. No i o tym właśnie chciałem powiedzieć, że w tej kosiarce jest mnóstwo takich pułapek, które mają sprawić, że ona się zużyje szybciej. Raz, że jak tylko nam coś tutaj pęknie, to zaraz uszkodzi się napęd, gdyż zacznie się tu pchać trawa lub kosiarka przestanie zbierać trawę do kosza. Kolejna sprawa to oczywiście to, o czym wspominałem, śruba noża, która po ścięciu tych prowadzeń ostrza nie będzie nam trzymała ostrza w pozycji centralnej. I takich pułapek w tej kosiarce jest po prostu mnóstwo. Wszystko tutaj wydaje się tak zaprogramowane, abyśmy tą kosiarką nie cieszyli się zbyt długo i potem kupili ją po prostu nową. I nie jest to tylko problem kosiarki Einhell, to samo jest w kosiarkach NAC, Texas, Handy. Zatem największa wada kosiarki to niska trwałość. Dużą wadą kosiarki jest również to, że ciężko się ją prowadzi zarówno do przodu, jak i do tyłu. Wszystkie tutaj te zębatki w kołach i te talerzyki, które przysłaniają nam te przesłony całe napędu, dają dość duży opór na koła, przez co samo jej prowadzenie czy odciąganie do tyłu bez napędu jest bardzo, bardzo utrudnione. Oczywiście na kiepskie prowadzenie kosiarki wpływa też jej masa. Nie dość, że są dość duże opory na tylnych kołach napędowych, to dodatkowo te silniki są dość ciężkie ze względu na żeliwną tuleję i bardzo ciężkie koło magnesowe. Dodatkowo ta kosiarka posiada akumulator i to wszystko wpływa na to, że jak na tę szerokość koszenia i metalową obudowę, kosiarka jest dość ciężka i ciężko się przez to prowadzi. Zatem wszelkie jakieś zawracanie wokół krzaczków, zmienianie kierunku jazdy na przeciwny, również w tej kosiarce jest dość mocno utrudnione. No i jeśli miałbym podsumować wady tej kosiarki, no to właśnie to, że jest ona dość delikatna, że jest zrobiona tak, abyśmy nie pocieszyli się nią zbyt długo. Czy ta kosiarka mimo wszystko ma jakieś zalety? Również coś się znajdzie. Moim zdaniem największą zaletą tej kosiarki jest rozrusznik. Ja ogólnie nie jestem za tym, żeby w kosiarkach stosowany był rozrusznik elektryczny, ponieważ obecne kosiarki bardzo lekko się odpala. Systemy Ready Start, którego tutaj akurat nie ma, ale również odprężniki zaawansowane, czy budowa starterów wpływają na to, że obecne kosiarki również za sznurek odpala się bardzo, bardzo lekko. Ale jeśli już jest zastosowany
rozrusznik elektryczny. Również da się zrobić to lepiej lub gorzej. I na przykład w tej kosiarce w rozruszniku podoba mi się niemal wszystko. Nie dość, że ten rozrusznik kręci nieco lepiej niż w silnikach Brixa, zwłaszcza tych starszych, no to kolejną kwestią jest to, że może już niektórzy pamiętają, Brix obecnie stosuje baterie umieszczone takie w tym miejscu, na silniku i nie są one ładowane podczas pracy silnika, ponieważ silnik nie posiada już prądnicy, takiej małej, która ładowałaby silnik podczas pracy. Jednak chińscy producenci wciąż stosują te prądnice, wciąż akumulator jest doładowywany podczas pracy. Kolejna kwestia, jeśli Brix stosuje elektryczny rozrusznik, nie pozostawia już teraz ręcznego startera. Tutaj wciąż awaryjny ręczny starter jest pozostawiony, dzięki czemu jeśli jakaś by była awaria z rozrusznikiem, wciąż można kosiarkę odpalić ręcznie za pomocą sznurka. Kolejną zaletą jest to, że mimo że jest tutaj cewka, która ładuje nam akumulator podczas pracy, to wciąż dostajemy do zestawu ładowarkę sieciową. Kolejna kwestia to to, że akumulator w tej kosiarce to właściwie akumulator, który możemy sobie bez problemu sami kupić na serwisie Allegro, badając jego wymiary. Jest to po prostu akumulator żelowy z takimi tutaj wyprowadzonymi biegunami. Ma on taki zunifikowany kształt. Bez problemu można go zakupić to już za kwotę 50-60 zł, gdzie baterie do silników Brixa są znacznie droższe i póki co nie ma żadnych zamienników i to nie tyczy się tylko tej baterii stosowanej w najnowszych Brixach w tym miejscu na silniku, ale również tyczyło się to tych starszych baterii marki Cyclone, których zamienniki były mało skuteczne, a oryginał kosztował około 250 zł. Zatem rozrusznik tutaj jest zastosowany w bardzo fajny sposób. Ciężko mi tutaj wskazać jakieś takie bariery, które wspomagałyby tutaj pracę tej kosiarki, gdyż takich rzeczy po prostu nie ma. Nie ma tu za bardzo zrobionych takich rzeczy, aby użytkownikowi kosiło się tą kosiarką po prostu lepiej. No niby jest taka elastyczna przesłona do rączek, ale jest ona nie dość, że niezbyt wygodna, to w dodatku bardzo delikatna, przez co bardzo szybko się zniszczy. Nie traktowałbym tego jako zaletę. Wskaźnik napełnienia kosza to coś, co obecnie jest niemalże normą w każdej kosiarce, a samo zdejmowanie i zakładanie kosza również w tej kosiarce jest nieco utrudnione, bo praktycznie nie da się go tutaj przycisnąć między rączkami. Jeśli ten kosz jest pełny, bardzo ciężko będzie go tutaj przycisnąć w celu jego demontażu. To wszystko trzeba robić pod rączkami, z przekładaniem rąk, zatem to również nie jest zaletą w tej kosiarce. Niby tutaj producent Einhell wyjechał nam z systemem Low Emission Series, z systemem konkretnie Low Emission, że niby ta kosiarka ma tutaj zmniejszoną emisję spalin, że powietrze, że spaliny, które są wydalane przez tłumik, są czystsze. Niestety ja tutaj nie widzę kompletnie żadnych zmian w porównaniu do bazowego silnika. Nie ma tutaj ani w tłumiku zastosowanego katalizatora, ani ten tłumik nie jest innej budowy, ani gaźnik nie jest innej budowy. Zatem tak naprawdę jest to hasło rzucone tak o sobie. Nie ma tutaj żadnego systemu low emission, jest to po prostu puste hasło tak naprawdę. Coś, co i tak ciężko jest sprawdzić, przecież nikt kosiarką nie pojedzie na próbę badania spalin, ale moim zdaniem czegoś takiego w tej kosiarce nie ma. Samo koszenie kosiarką czy zbieranie trawy do kosza, tutaj wszystko jest bardzo przeciętne. W żaden sposób ta kosiarka nie wychyla się ponad normę. No, jest po prostu nudna. Ma kosić trawę i tyle. Nie ma tutaj jakichś czadowych rozwiązań innowacyjnych, jak na przykład systemy bardzo zaawansowanego mulczowania z kosiarek Toro, czy jakiś system innowacyjnego włączania napędu z kosiarek Toro, czy jakiś no nie wiem, innowacyjny kształt rączek, jako obecnie te pojedyncze rączki w kosiarkach Viking. Nikt tutaj nie zaszalał przy konstrukcji tej kosiarki. Wszystko jest zrobione w znany, tani i sprawdzony sposób. Zatem większych zalet tutaj nie widzę. A kosiarkę tę kierowałbym przede wszystkim dla osób, które chcą kupić tani model kosiarki o właśnie takiej szerokości koszenia, sprawdzonej do 13-15 arów, z bardzo skutecznym elektrycznym rozrusznikiem, który tutaj mógłbym polecić, ponieważ jest on zawsze bardzo dobrze doładowany, a w przypadku awarii akumulatora, która tutaj nastąpi dość szybko ze względu na to, że jest tutaj zastosowany akumulator niemarkowy. Jest to po prostu akumulator no name, żadnej produkcji, ale na szczęście można go szybko kupić i w bardzo łatwy sposób wymienić. Zatem ktoś z rozrusznika elektrycznego i w ogólnie z całej trwałości silnika będzie tutaj bardzo, bardzo zadowolony. No cóż, na dziś myślę, że to tyle. Powiedziałem co mogłem, tak jak mówię, za dużo o tej kosiarce, nie ma się tutaj co rozgadywać, bo aż tak ciekawa nie jest. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. I zapraszam do innych moich produkcji oraz do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję bardzo.